czwartej partii grałem z zawodnikiem z Rosji o rankingu 250. Co ciekawe, zawodnik miał tytuł FMA, ponieważ junior oczywiście. W pewnym momencie przekroczył tam 2300, tylko miał tam parę kiepskich turniejów i mu zjechało dosyć solidnie. No i tam za bardzo partii jego nie było, za bardzo nie miałem się z czego przygotowywać, ale finalnie w gierce poszła obrona Niemcowicza. Ja tutaj tak myślałem, co wybrać. Różne tutaj warianty stosuję. Grywam E3, G2, Hetman C2, F3 grywam. No i tak stwierdziłem, jak się bawić, to się bawić. No i wybrałem najostrzejszy z tych wszystkich wariantów, czyli F3. I tutaj muszę przyznać, że przeciwnik mnie turbo zaskoczył, ponieważ w 99% przypadków no to grają D5, roszadka i tak dalej. I te warianty mam oczywiście bardzo dobrze obcykane. No a tutaj przeciwnik wybrał taką rzadziej spotykaną opcję i zdecydował się zagrać C5. No i tutaj muszę przyznać szczerze, że jakoś nigdy zbyt dokładnie tych wariantów nie analizowałem, no bo po prostu tak rzadko się to zdarzało, że jakoś zawsze miałem jakieś ważniejsze warianty do przeanalizowania, które mi się częściej zdarzało. Natomiast tak na logikę, no to mi wyszło, że trzeba zająć przestrzeń, no a tutaj przeciwnik od ręki B5. No to już wiedziałem, że w tym momencie mam problem, no bo jeżeli przeciwnik tak od ręki poświęca sobie tutaj pioneczka, no to wiadomo, że coś miał tutaj dobrze przygotowanego. No ale tak. Oczywiście ja nie panikuję, więc tak się zastanowiłem, no zbić to nie bardzo, no bo wybiję tutaj na D5 wykorzystując związanie, później sobie tam w pewnym momencie zagra D5, no i ogólnie mam turbo problemy, także to mi się nie podobało, no więc co innego. No, przeciwnik chce mi zbić przecież na C4, no a jak zbije na C4, to i z pionem D5 będą problemy, no więc wychodzi, że jedyna opcja, no to bić tutaj na, grać tutaj na E4 pionem, żeby wzmocnić sobie na D5. No to przeciwnik od ręki roszada. No to ja A3, żeby tutaj wyjaśnić sytuację. On cały czas wszystko od ręki, to miał wszystko przygotowane, od ręki też zbił na D5. Tutaj nie, no mogę, ale to niedobre, jeżeli chodzi o bicie na D5, ponieważ jest szach i on teraz zgarnie na C4, a później jeszcze ten pionek na D5 będzie kłopotliwy. Także tutaj zbiłem po prostu gońcem, no i przeciwnik zaszachował. Więc do tego momentu cała akcja szła bardzo, bardzo forsownie, gdzie przeciwnik nad żadnym ruchem się nie zastanawiał, a no ja już tutaj dosyć sporo czasu zużyłem, żeby te wszystkie rzeczy wymyśleć. No i tutaj miałem problem. No bo tak, jeżeli odejdę sobie królem, no to raz, że nie mam już prawa do roszady, no a dwa, że on tutaj gońca sobie z tempem wprowadzi. Zaraz tam jakiś skoczek C6, F5, no jego figury bardzo dobrze tutaj wkraczają do akcji. No a ten mój król tak dziadowo tutaj stoi na F1, no po prostu tragedia, nie? Nie ma jak tej wieży wyprowadzić, tutaj powiązany z jednej drugiej, no po prostu klops total. No to tak liczyłem dalej, no i stwierdziłem, no w tę drugą stronę, no to nie bardzo mam co iść, no to pozostaje mi G3. No i on do tego momentu grał od ręki, zagrał tutaj Hetman F6, no i tam po partii, jak sobie z nim pogadałem, no to właśnie on mi powiedział, że do tego momentu był przygotowany. No więc tutaj już byłem pod sporą presją, no i jakby pozycja wysoce problematycznie wygląda. To znaczy, to nie jest tak, że jakoś biały tutaj przegrywa czy coś, no ale biorąc pod uwagę, że przeciwnik no, do tego momentu odklepał z teorii, no to tutaj psychologicznie byłem pod dużą presją. No i jeszcze dodatkowo mam bardzo konkretny kłopot, no bo przecież wisi mi tutaj najzwyczajniej w świecie ten pionek na C3, nie? Więc taki prosty, no ale dosyć spory problem do rozwiązania. Tutaj pierwsza kwestia, co po biciu na A8? No po biciu na A8, no to jest
bicie na C3, ja królem ucieknę, on zgarnie jeszcze na A1, na C1 tutaj wisi. No mój król jest totalnie beznadziejny, bardzo osłabiony, no i jeszcze jestem w tyle z rozwojem, także to niedobrze. No to się zastanawiałem nad poświęceniem pionka na F3. Tutaj moja idea była taka, że po prostu hapsnę sobie na A8 w ten sposób. No bo teraz żadnego bicia na C3 przeciwnik nie ma. No ale tutaj też jest pewien kłopot, no bo skoczek C6. No brutalne, ale skuteczne. W kolejnym ruchu goniec A6. I tutaj miałem fajną nauczkę od Miłosza Szpara, bo z Miłoszem kiedyś graliśmy sobie taki towarzyski meczyk na czeskomie, na dłuższe tempo. Nie zagraliśmy toczka w toczkę tego samego, ale coś podobnego, gdzie ja właśnie zgarnąłem tak wieżę, później wybiłem na F8. Nie miałem tam zbyt dobrej rekompensaty, bo ten król był osłabiony. No więc już nauczony doświadczeniem, no to wiedziałem, że to nie jest ten wariant, do którego chciałbym dążyć. No to się już tak w akcie desperacji zacząłem zastanawiać, no dobra, no to może zagram goniec D2, obronię. No nie mogę zagrać skoczek E2, no bo stracę pionka, więc zagram król F2. Może tutaj zakończę rozwój, no jakoś tutaj może tragedii nie będzie. No ale tragedia będzie, no bo on zagra skoczek E5, nie? I teraz kolejne tutaj kłopoty właśnie na tym punkcie F3, skoczek G4, no beznadziejna pozycja. No i tak tutaj zużyłem no chyba z pół godziny to co najmniej. No i tak w pewnym momencie sobie tak liczę warianty, no i tak sobie myślę, no dobra, nie jest cudownie. Ewidentnie jest tutaj problem. No to mówię, dobra, no jak się bronić, no to chociaż będę miał pionka w garści, nie? Jeżeli już mam się bronić, no to chociaż fajnie, żebym miał cokolwiek. No i stwierdziłem, że tego pionka na C5 po prostu sobie wezmę. Przeciwnik tu, a bo jeszcze przy okazji broni na C3. Przeciwnik rozwinął gońca, no to ja staram się tutaj nadgonić z tempem, więc goniec G5. Natomiast zastanawiałem się jeszcze nad hetman D4, żeby tutaj szantażować go wymianą hetmanów, no bo wiecie, mam pionka więcej, no to spoko, przejdę do końcówki, powinno być git, przynajmniej nie da mi mata, nie? No ale tutaj okazuje się, że ta końcówka z pionem więcej wcale nie jest dobra, bo jego figury tu błyskawicznie wkraczają do akcji, ciągle z tempami, na pewno tutaj nie ma gorszej pozycji czarny, a ja cały czas nie mam jak się rozwijać. Także tę koncepcję upraszczania pozycji porzuciłem, no i stwierdziłem, że dobra, no to trzeba tutaj próbować zakończyć ten rozwój. I w partii poszło skoczek C6, to teraz wam powiem, dlaczego przeciwnik to zagrał. Natomiast ja się zastanawiałem nad hetman E6. Mi się wydawało, że raczej hetman E6 tutaj pasuje, po to, żeby dążyć do zagrania F5, żeby tutaj otwierać pozycję, no i zajechać mojego króla. No więc tutaj w planach miałem hetman D5, teraz bardzo chcę wymienić hetmany, a jeżeli on będzie tego unikał, no to błyskawicznie kończę rozwój. I hetman B2 nie jest kłopotem, no bo mogę zagrać hetman A2. I tutaj paradoksalnie wszystko mam bronione, więc to by było dla mnie spoko. No więc on zagrał to, znaczy spoko to może za dużo powiedziane. Nie miałbym tam tragicznej pozycji. Natomiast przeciwnik sam zaproponował wymianę hetmanów, no to ja oczywiście skorzystałem, no bo to mi się podoba, nie? I tutaj dlaczego przeciwnik się zdecydował na tę wymianę hetmanów? Ponieważ on sobie policzył, że później zagra wieża B8, wieża B2, że ja tam zagram jakieś skoczek E2, wieża B8, wieża B2 i ma piona mniej, ale ma fenomenalną aktywność i że ma lepszą pozycję. I to w pełni się z tym zgadzam, dlatego też ja zagrałem go nieco F4 w tym momencie i teraz okazuje się, że raz, że on skoczka tu nie może wrzucać agresywnie do gry, no to jeszcze dodatkowo ten punkt B8 mam pod kontrolą, więc przeciwnik nie ma łatwo, żeby się tu zaktywizować. No ale on z drugiej strony F5, no bo jednak stoi bez pionka, więc musi tę aktywność wykorzystać, żeby tu wkroczyć do akcji. No to ja szybka ewakuacja, jednocześnie wieżę wprowadzam do akcji, FE, FE.
Tutaj, co zabawne, myślałem nad biciem na D7, ale goniec F1 jest przegrana. Totalnie nie mam gdzie tutaj uciekać. Także tutaj musiałem odbić, no i wieża AE8. I tutaj już myślałem, że co najgorsze to za mną. Tutaj już stwierdziłem, że dobra, było kiepsko, ten mój król osłabiony, ale hetmany się wymieniły, pozycja się uprościła, już jest w miarę okej. Ale tutaj popełniłem ogromny błąd. Ponieważ powinienem zagrać skoczek H3, przeciwnik oczywiście odzyska tutaj pionka, wieża E1 i mniej więcej pozycja jest w równowadze. No bo tutaj te piony są izolowane, moje też są izolowane, to powinno się zakończyć remisem. Natomiast ja stwierdziłem, że trochę ostrzej podejdę do tematu. Mianowicie wieża bije D7 i pójdę tutaj na komplikacje. Idea była taka, że po biciu wieżą wkraczam skoczkiem nie na H3, a na F3 aktywniej. I teraz w razie co mam wieża D2, więc pionek przewagi, nie? Więc fajny plusik. Natomiast jeżeli przeciwnik zagra goniec F1, no to ja się wrócę, żeby tutaj nie wjechał na G2, no i znowu skoczek F3, jest pionek więcej. Fakt, że przeciwnik ma sporo tutaj rzeczywiście aktywności i utrudnia mi życie. Natomiast no, pion jest pion, nie? Więc powinno być fajnie. No a tutaj przeciwnik na dłuższy moment się zaciął i zagrał G5. I ja liczyłem ten wariant G5, ale policzyłem sobie tak. Zbiję na G5, skoczek E5, zbiję na A7, no i mam cztery piony przewagi, nie? Więc policzyłem sobie, że on wjedzie na F1, zagra tam jakiś skoczek F3, no i ja tutaj oddam jakość i moja pozycja jest wygrana, bo mam skoczka i cztery piony za wież. Więc taki wariant ja policzyłem. No i bardzo się zdziwiłem, że on na ten wariant poszedł, no ale już nie miałem kroku w tył, tak? Bo to bardzo forsowny wariant, no musiałem już po prostu te piony pozgarniać, no bo jeżeli gdzieś tam na spokojnie bym sobie odchodził, no to on wybije na E4 i wtedy ma tę samą aktywność, tylko że ja mam zaledwie jednego pionka więcej. Więc tutaj musiałem to pozgarniać i dopiero w tym momencie zauważyłem, że on może goniec F1, że teraz to goniec F1 jest zabójcze, ja się nie mam tutaj jak obronić, ponieważ no, jeżeli tam zagram jakieś H4, no to on goniec G2. Fakt, że wieży nie zdobędzie, ale figurę zdobędzie. I tutaj z matematycznego punktu widzenia to nie jest źle, bo ja mam cztery pionki, czyli cztery punkciki za figurę, więc mam nawet jeden punkcik na plus. Ale te piony są bardzo słabe, a figury czarnego są bardzo aktywne, więc pozycja jest przegrana. No ale tutaj wiecie. Trochę niedoczas się zaczął. Ja już miałem mało czasu na zegarze, przeciwnik tak samo, no więc poker face'ik, nic nie dałem po sobie poznać, że to goniec F1 widzę. No i on zagrał wieżę F1. No to ja delikatnie ochłonąłem, no bo wiedziałem, że po wieża F1 to już nie jest takie proste. Tutaj oczywiście cały czas po tym skoczek F3 mam bicie i ja z miłą chęcią jakość oddam, bo mam te cztery piony więcej. Ale przeciwnik ciche posunięcie zagrał. Goniec B5. Co to jest ciche posunięcie? Ciche posunięcie to jest takie, które nie jest jakieś forsowe. Czyli wiecie, takie posunięcia jak szach z tej, czy jakieś bicie na G1, no to są forsowne ruchy, takie agresywne ruchy. A goniec B5 to jest takie spokojne, właśnie ciche posunięcie. Czyli czarny ma tutaj problem, że wisi mu goniec, to on sobie odchodzi gońcem i problem rozwiązany. I teraz w żadnym wariancie już przeciwnik nie musi się martwić o to, że ten goniec mu na koniec wariantu będzie wisiał. Więc często właśnie takie ciche, delikatne posunięcia okazują się być zabójcze, no bo teraz nie mam argumentu. I ja tutaj wiedziałem, że mimo, że mam cztery piony więcej, to jest ogromna przewaga materialna, i to do tego w końcówce, nie ma hetmanów na szachownicy, to ja wiedziałem, że to jest wał totalny, że no, pozycja jest po prostu na 100% przegrana, bo wszystkie jego figury są aktywne,
te moje piony są słabe, a jeszcze dodatkowo moje figury są kompletnie porozrzucane, absolutnie nie współpracują, więc wiedziałem, że ta pozycja jest bardzo niedobra, ale wiecie, poker face'ik, tutaj nic nie dawałem po sobie poznać, że coś jest nie tego, na chillku sobie siedziałem przy szachownicy, a wewnątrz to po prostu roznosiło mnie to, nie? No ale mówię, dobra, no, jest jak jest, mówi się trudno, żyje się dalej, no ale trzeba jakoś walczyć, nie? No i tak stwierdziłem, dobra, to co jest tutaj moim głównym problemem? W jaki sposób on mnie może tak zamordować na miejscu? No i tak stwierdziłem, że tragicznie jest, jeżeli on zagra goniec C6 i zbije na E4. Bo wtedy nie dość, że tracę piona, to z wieżą są problemy, a nawet jeżeli wieżę uratuję, no to stracę skoczka, nie? No i tak stwierdziłem, dobra, no to jest niedobrze, no to chociaż zagram H4, teraz, no w razie co, tę wieżę będę mógł uratować, no i wtedy powiedzmy, że będę miał te cztery pionki, jednego lub dwa stracę, no ale wiecie, może tam A4, A5, A6 coś pchnę, jakieś praktyczne szanse w tym wariancie są. No i tak już widziałem, że przeciwnik zaczął spinać się dosyć w tym momencie, bo tam już coraz mniej czasu na zegarze było, no i dał szacha, no to ja dałem, zagrałem król D3 i zaproponowałem remis, nie? To jest pewna sztuka wrzucenia remisu w odpowiednim momencie, no bo tak, jeżeli wrzucę remis w sytuacji, gdzie w jasny sposób mam przegraną, no to wiadomo, że się nie zgodzi. Ale jeżeli wrzucę remis w takiej pozycji, która raczej jest niedobra, ale jeszcze nic konkretnego nie ma, no to wtedy przeciwnika mogą złapać takiej niepewności, no i może się na ten remis zgodzić. No i on tak myślał. Ja tam, wiecie, psychologia ciągle, bo wiedziałem, że pozycja jest totalnie przegrana, nie? Widziałem po prostu przegrywający wariant. No i tak wiecie, że dla niepoznaki to tak sobie wstałem, tam zacząłem spacerować po sali gry, sobie tam oglądałem, co tam inni grają. No i on tak zobaczyłem, że zagrał skoczek E5. No to mówię, kurde, nie zgodzi się. No i przyszedłem do szachownicy i ten remis, ja mówię, dobra, tego nie. tak mi ulżyło, jak się na ten remis zgodził, że głowa mała. No bo tutaj, no, totalnie jest pozycja przegrana. W sensie, jeżeli sobie pójdę na D4, to widły, nie? I od razu przegrywam. Jeżeli sobie pójdę na E3, to skoczek G4, tam królem gdziekolwiek odchodzę, skoczek F2, zaraz on zdobędzie na E4, zdobędzie na G1, no po prostu klops ostateczny. Wszystkie figury czarnego są w tym momencie w grze, nawet, co ciekawe, tutaj widziałem taki wariant, że tu w ogóle motywy matowe zaraz się mogą pojawić, bo ten mój król bardzo mało ma miejsca, nie? Już dalej tego wariantu nawet podczas partii nie liczyłem, bardzo mi się to nie podobało. No nie mam po prostu co tu zrobić. No, jeżeli się cofnę na D2, to tak jak wcześniej wspominałem, goniec C6, goniec bije 4, wieża odchodzi, tracę na G1, zaraz tracę kolejnego pionka. No te, wiecie, gdyby te pionki były na A6 i B5, okej. Wtedy to rekompensatę jakąś może dać. Ale no jeżeli te pionki są na mojej połowie i dodatkowo są izolowane, no to nie, to w żaden sposób to nie zrekompensuje całej figury strat. No więc on tutaj się zgodził na ten remis, bardzo, bardzo się ucieszyłem. No i tak po partii się właśnie pytam, no dlaczego na ten remis się zgodziłeś, jak tu przecież to tutaj wał. A ty mówisz, że on to wszystko widział? Tylko on sobie policzył, że ja sobie odejdę królem i po tym goniec C6 to sobie zagram wieża H2, oddam tę figurę, no i mam tutaj trzy pionki, bo on tam tego lub tego weźmie, no i że mam trzy pionki za figurę, więc jest rekompensata. Ja mówię, no wiesz, ale w sumie ja żadną figurą się nie mogę ruszać. Nie, no kurczę, przecież te trzy pionki tego, to
na pewno coś jest. Ja mówię, no to weź mi pokaż jakiś ruch, co mam tutaj zagrać, nie? No i on totalnie nie umiał znaleźć czegoś sensownego. I ja też podczas partii nie umiałem znaleźć niczego sensownego dla mnie. Także no tutaj psychologia. Po prostu przeciwnikowi zabrakło pewności siebie, inaczej bym nie ograł. Ale naprawdę ładnie to zagrał. To znaczy, muszę przyznać, że tego ruchu G5, fakt, że tutaj już miałem stosunkowo mało czasu na zegarze, więc chciałem przyspieszyć. I dlatego tego G5 tak dokładnie nie liczyłem, ale no, gość miał jaja, żeby poświęcić cztery pionki w końcówce, nie? Tylko no, zabrakło mu tej odwagi, żeby zadać ten ostateczny cios. Także pod tym względem ma problem, ale jeżeli chodzi o umiejętności, no to w tej partii znacznie lepiej się przygotował, bo on był przygotowany do tego momentu, gdzie ja już chyba od 7 czy 8 ruchów, no od 7 już musiałem myśleć. Także przygotowaniem teoretycznym to mnie tutaj zniszczył. No ale później trochę mu i właśnie odwagi, i trochę takiego zrozumienia pozycji zabrakło. No bo trochę za miękko zagrał, że te hetmany wymienił, ale mimo wszystko dostał też dobrą końcówkę, także pod tym względem spoko. No i tutaj właśnie to była czwarta partia tego turnieju. No i tak zrozumiałem, że trochę jest problem z debiutami, bo wiecie, no to nie może być tak, że siadam do partii z jakimś gościem tam 2,150. Fakt, że wiadomo, z tymi juniorami to ma 2,150, a równie dobrze może grać na 2,300 albo 2,400 albo na 2,000, bo te rankingi juniorów bardzo mocno się zmieniają. No ale nie może być tak, że białymi z debiutu wychodzę z jakąś podejrzaną pozycją, nie? Więc w tym momencie już wiedziałem, że nad tym na pewno po turnieju będzie trzeba popracować, no bo tutaj mi debiutów rzeczywiście coś brakowało. No i widzicie, i to jest właśnie plusik grania w takich turniejach, gdzie grają ambitni zawodnicy, młodzi, no bo oni bardzo dobrze ci wykażą, gdzie tam jakiś problem jest w twojej grze, no a dzięki temu później wiesz, nad czym należy pracować. No i to jest takie nieustanne łatanie dziury. Gdzieś tam załatasz, to zaraz się pojawi jakaś kolejna i tak dalej, no ale jednak coraz to ciągle idzie się w górę. Także spoko partia, no, przeciwnik naprawdę z tym G5 bardzo ładnie zagrał, no ale zabrakło mu tego wykończenia, także no później sobie z całą pewnością pluł w brodę. No ale cóż, na tym się uczymy. I ja, i on czegoś z tej partii się nauczyliśmy.